To szalenie jest miło powitać Panie. Znowu, tak. Bardzo dobrze, że się już poniekąd znamy. Ja tutaj odpalam, co się da. Jako, że sporo dzisiaj i wczoraj już słów padło na temat sztucznej inteligencji, ja ją pokażę jako narzędzie, które może, jeśli będą okoliczności sprzyjały, wspomagać nauczyciela. Ale nigdy sztuczna inteligencja nie wyręcza człowieka. To jest jakby najważniejsza zasada w szkole, żeby też dzieciaki dbały o to, żeby sztuczna inteligencja ich nie... żeby im pomagała, żeby wspierała procesy kreatywne. Problem z tym, że każdy może być twórcą, jest taki, że o ile jeszcze małe dziecko rzeczywiście w to wierzy, że może być oczywiście, że... Tak. Dobra, to momencik. Zapraszam w takim razie tutaj. Zapraszam tutaj. Oczywiście. Tak więc, jak już powiedziałam, to są tylko i wyłącznie narzędzia. Nie zastępują, nie wyręczają, wspomagają, wspierają różne procesy. A problem do tej pory był taki, że talent w niektórych dziedzinach sztuki bardzo był takim wskaźnikiem ograniczającym dostępność dla osób, które tego talentu nie posiadały zwyczajnie. Więc nie każdy mógł pięknie śpiewać, nie każdy mógł pięknie malować zwyczajnie. Część osób była bardziej utalentowana, część mniej. Sztuczna inteligencja jest takim substytutem talentu. Mam takie wrażenie, że osoby, które do tej pory nie wyrażały się w sposób na przykład plastyczny, mogą w tym momencie choć trochę mieć właśnie takiej namiastki. Chciałabym pokazać kilka rzeczy. Będą to w gruncie rzeczy narzędzia. I na dwa główne działy zwrócę uwagę. Na generatywne AI, czyli sztuczną inteligencję, są dwa skróty, albo AI, albo SI. AI to Augmented Intelligence, a SI to sztuczna inteligencja. I te dwa skróty się pojawiają. Dla mnie pierwotny jest AI, bo ja zaczęłam go używać najpierw i najwygodniej mi się tym pojęciem posługuje. A później trochę o rozmowach z chatbotem, który jest trochę oszustem, trochę pomocą i na pewno trzeba mieć bardzo duży dystans do urządzeń typu chat GPT. No dobra, to najpierw pokażę coś, co można zawsze... Tylko spytam, jaki przedmiot, bo tutaj... Dobra, a u pań? Czyli takie, dobra, humanistyczne, to jest... Mam nadzieję, że będzie coś słychać. To jest obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję, przy którym wpisałam po prostu piękna kobieta z ciemnymi włosami z dawnych czasów. I tyle wystarczyło, żeby wygenerował taką oto postać. I dorzuciłam tutaj fragment wiersza Wisławy Szymborskiej, który może być, tak jak każdy wiersz, początek każdego wiersza, zaczątkiem do przeróżnych działań. Umrzeć. Tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot? W pustym mieszkaniu. Umrze. No i tutaj się zapętliło, ale już pytanie, co ma robić kot w pustym mieszkaniu, daje takie pole do popisu, że naprawdę można z tym zrobić wiele. To jest dosyć zachęcająca forma. Gdybym ja to odczytała, byłoby to zwykłe, takie jak zazwyczaj, gdy ja wychodzę i coś czytam. Natomiast tutaj możemy dowolną postać tak w rzeczywistości ożywić i nadać jej... Dziękuję bardzo, tak. I nadać jej cechy, jakie chcemy. Świetne jest to też przy ożywianiu postaci, czy z lektur, czy postaci historycznych, czy dowolnych innych. Wracam tutaj do głównej prezentacji. Narzędzi AI zrobiło się takie mnóstwo, że bardzo trudno jest nad nimi zapanować. Jeśli ktoś się tym nie interesuje, to żyje w błogiej nieświadomości i w absolutnym szczęściu. Natomiast jeśli ktoś
zaczął się tym interesować i w to wsiąkł, nie jest w stanie nadążyć. Słyszałam ostatnio takie stwierdzenie, że Stany Zjednoczone zakochały się w sztucznej inteligencji i tak naprawdę każdy, kto do tej pory opracowywał jakieś technologie, teraz chce mieć też sztuczną inteligencję, chociażby jako pomocnika obsługi strony, no, że to jest coś wyjątkowo pożądanego. Zebrałam tutaj w tych 5 znaczkach, oczywiście za moment, znaczy przekażę Wam też tę prezentację, będzie kod do zeskanowania. Zebrałam tutaj 5 miejsc, w których można znaleźć różne narzędzia. Tutaj na początek, zaraz zobaczymy jak mój internet, jest taki bardzo prosty spis i oczywiście tutaj jeśli mamy problem z językiem angielskim, znaczy wiem, że część nie ma, to możemy sobie przetłumaczyć zawsze stronę na polski, dlatego polecam z przeglądarki taką możliwość. No i możemy sobie tutaj popatrzeć, jaka jest dostępność. Druga rzecz, to jest piękna, bardzo czysta prezentacja, w której znajdziemy pogrupowane już narzędzia sztucznej inteligencji do wypróbowania. Niektóre mają też tutaj przykłady, w jaki sposób jest to wykorzystane. Też zostawię ją do samodzielnych jakichś tam podróży, bo ja już dokonałam takiego wyboru narzędzi, które są dostępne bezpośrednio po zalogowaniu. Nie trzeba podawać swojej karty kredytowej i tak dalej. Zrobiłam już taki przesiew, bo to, że się pojawia tak dużo sztucznej inteligencji, jest też przyczynkiem do tego, by na niej zarabiać. W związku z tym, jeśli coś zapowiada się świetnie, no to możesz od razu podpiąć swoją kartę. Tutaj strony, one zazwyczaj są angielskojęzyczne. Tutaj ja już mam trzeci dzień, wykorzystuję właśnie darmowego przeglądania przeróżnych narzędzi AI, które się pojawiają. No to ja się z tym jeszcze pobawię, one się na bieżąco tutaj uzupełniają, te są tylko z dzisiejszego dnia. Są takie strony, na których wystawia się różne narzędzia ze sztuczną inteligencją i zaraz do takiego największego dotrzemy. To jest na przykład Future Tools, strona, na której możemy sobie wyszukać, ale też po dziedzinach różnych przejść. No i taka olbrzymia strona, która jest najlepiej zaopatrzona. Pokażę Wam, jaki jest ogrom tego, bo naprawdę utonąć nie jest tutaj chyba nawet metaforą. To jest to, co dzieje się w tym momencie. Zobaczcie, ile jest narzędzi. To wszystko to jest coś, co właśnie powstaje. Przed chwilą powstało. Powstało w 21 roku, w 22, 23. A ja jestem dopiero tutaj przy przeglądaniu. Widzicie? Na pasku. Także sztuczna inteligencja opanowuje świat naprawdę. My nie zdajemy sobie jako nauczyciele z tego sprawy. Nasi uczniowie korzystają z niej nagminnie. Im lepszy jest... Ja pracuję w szkole średniej, więc... Dokładnie wiem, że korzystają, czasami mi zdradzają, które narzędzie jest lepsze, które nie. Dziwią się, że ja też korzystam, ale wtedy rozumieją, że są czujni. No tutaj strażnikiem tego jest jeszcze matura z języka polskiego, której nie napiszą z czatem GPT, której nie napiszą z żadnym innym narzędziem i z bólem, ale rozumieją to, odkładają telefon i cierpią za miliony. Cierpią, no ale jest jakby taka siła wyższa. Tak więc naprawdę, jak nie utonąć w tych narzędziach? Po prostu wziąć te, które są polecane. Te, które ktoś już sprawdził, które nam się podobają. No i tutaj zaproponuję kilka. Mam nadzieję, że te linki będą aktywne. Jeśli nie, to zobaczymy zresztą. Canva. Przyjaciółka każdego nauczyciela Canva. Ma sporo możliwości i ona między innymi potrafi zamienić nam tekst, który mamy w dokumencie, w coś innego. Ja sobie tutaj odpalę jakąś wyszukiwanie, na przykład Dzieje Państwa Polskiego. Strona.
A ja też sobie tutaj, nie wiem, czy widziała Pani u mnie w przeglądarce, jest Monika, która jest sztuczną inteligencją, która mi się gdzieś tu pojawia przy... O, to jest Monika. Jest sztuczną inteligencją, jest dodatkiem, który streszcza mi to, co wyszukuję. No dobra, wezmę sobie stąd jakiś fragment. Jakiś fragment tekstu, który jest z pewnością tekstem historycznym. No i w Canvie jest możliwość tworzenia dokumentów. Dajmy na to, że ja sobie tutaj już ten dokument pięknie tworzę. Chciałabym... Dobra, nieważne, nie będę teraz nagłówków robić, tylko pokażę, co można zrobić z tekstem, który jest tutaj wbudowany. Nie wiem, czy korzystały Panie z dokumentów w Canvie. Zazwyczaj z takich gotowych szablonów się korzysta. Natomiast można też, i zobaczcie, wygląda to prawie jak Word, tylko jest uproszczone. Co mogę z tym zrobić? Kiedy już na tekst najadę, to mogę dokonać kilku ciekawych rzeczy, kiedy go podświetlę. Na przykład mogę poprosić o streszczenie tego tekstu. My jako nauczyciele mamy dostęp do tej kanwy. Mam nadzieję, że jeśli pracują Panie z kanwą, to się też postarały o to, żeby mieć dostęp do kanwy edu, wersji edukacyjnej. Można to zrobić, wystarczy wyszukać w internecie, na jaki adres wysłać informację, że jest się nauczycielem. Mogę streścić, ale mogę też prosić o rozwinięcie tekstu. I wtedy... Co z tym można zrobić? Na przykład, jeśli uczeń nie wie, w jaki sposób rozbudować tekst, żeby był dłuższy, bo te magiczne w podstawówce 200 słów na egzaminie, czy jakiekolwiek limity, dla niektórych jest to rzecz nie do pokonania, no to klikamy na rozwiń tekst. A jeśli chcemy, by ten tekst był przeredagowany, to napisz go od nowa. I on to robi automatycznie, sztuczna inteligencja pracuje nie na rozumieniu tekstu, bo już pytałam ChatGPT, czy znasz treść lektury. On mi odpowiedział, że nie zna treści w takim rozumieniu, jak zna człowiek, tylko wykorzystuje bardzo elastycznie informacje, mieszając je. W związku z tym mówimy tutaj przy sztucznej inteligencji o czymś takim jak halucynacje. Już pojawił się ten termin jako zupełnie profesjonalny. Halucynacja jest to wytwór sztucznej inteligencji, który mija się z tą, to jest prawda wirtualna, a mija się z prawdą rzeczywistą. A że uczniowie w dwóch tych rzeczywistościach istnieją, my wymagamy tylko prawdy rzeczywistej. Może należy też prawdy takiej wirtualnej, która jest po prostu zbiorem przeróżnych informacji, możemy je dowolnie kreatywnie mieszać. I to, co może być zaletą w niektórych przypadkach, jest kolosalną wadą przy pisaniu chociażby wypracowań języka polskiego, czy jakichś innych tekstów, które wymagają bardzo rzeczowej wiedzy. Mogę też edytować za pomocą magicznego tekstu. Spróbujmy, znaczy, co można z tym zrobić. Jeśli ja to sobie na przykład skopiuję, tutaj. Po raz drugi to będę miała dwa takie same teksty i możemy zobaczyć, czym się one różnią. Jeśli zrobię streść tekst, zobaczymy, ile czasu będzie na to potrzebował. To zależy trochę od internetu. Proszę bardzo. Tak wygląda tekst streszczony. No dobra, trochę za dużo tutaj. Trzy razy mi się skopiowało. Mogę poprosić o tego samego tekstu. O, co chcę napisać? W pięciu słowach mogę mu zadać, co bym chciała napisać. W ten sposób możemy też tworzyć dokumenty. Warto pobawić się i sprawdzić, bo cały czas jest ta przymiarka, to myślenie krytyczne, kiedy włączymy. Czyli tak naprawdę to słowo, którego użyła pani profesor, a tak bardzo mi się spodobało, to było, że krytyczne myślenie to tak w rzeczywistości umiejętność nad demaskowania. Kiedy my spróbujemy zdemaskować tę sztuczną inteligencję, okaże się, czy ona wypełniła zadanie tak, jak chcemy, czy też niekoniecznie tak. Ale zobaczcie, jaki ma potencjał, taki zwykły dokument. To się będzie działo też niebawem w Wordzie, będzie ta usługa dostępna dla wszystkich użytkowników, ale Canva już to ma. Spróbujcie. Tak, takie rzeczy się dzieją. Mogę sobie ten tekst, który miałam przed chwilą, tym razem rozwinąć i zobaczymy, ile mi z tego słów wyjdzie. No tutaj widać, ile jest. Okej. Tutaj treści rozwijające się pojawiły. O, i mamy tego już
rozwinięte dodatkowe treści. Przeszukało mi internet, dodało treści uzupełniające. Nie będziemy tego sczytywać, bo to jest tak naprawdę do własnych prób na konkretnym tekście, ale można by uczniom dać też zadanie. Jak oceniacie takie streszczenie? Jakie zabiegi wykonane na tekście zostały, żeby coś tam osiągnąć? No jest to taka zabawka całkiem ciekawa. Kolejną rzeczą jest zamienianie tekstu na mowę. Czasy Iwony, takiego symulatora mowy, zresztą polskiego, bardzo dobrze odbieranego, już minęły. Mamy teraz bardzo dużo sztucznej inteligencji. Nie muszę się tutaj na szczęście... Muszę trochę coś z tym zrobić. Ja już tutaj byłam, ale... Teraz zobaczymy. No dobra. Kiedy już się zalogowałam, to mam do wyboru całą masę w różnych językach, przeróżnych głosów. Jeśli wybiorę sobie język polski... I znowu ten dźwięk. Ja zaraz znajdę... Głosy. Wejdę sobie z menu wszystkie głosy, AI Voices, nie, głosy i w same głosy wejdę, mogę wybrać język i pokażę Wam, ile jest możliwości w języku polskim i jak brzmią. Jest, był. Mamy tyle głosów do dyspozycji. W tym te dwa takie bardzo podstawowe, ta Ewa, ten głos standard, który brzmi jak syntezator mowy. I pokażę Wam, jaka jest różnica między syntezatorem mowy do tej pory obsługiwanym. Zresztą często zamiast lektorów wygrywano na podstawie, do filmów, na podstawie samych napisów wygrywano właśnie syntezator mowy, który brzmi tak. To jest standard. Cześć, mam na imię Jacek. Przeczytam każdy tekst, który tutaj wpiszesz. Cześć. Dobra. To też standard. Mam na imię Ewa. Przeczytam każdy tekst, który tutaj wpiszesz. A teraz coś, co jest już premium, czyli ja bardzo lubię głos Agnieszki, więc pozwolę sobie. Dzięki Play możesz tworzyć realistyczne głosy, używając najbardziej naturalnie brzmiących głosów. Ja tutaj sobie ściszę. Ale Antoni. Cloud Machine Learning, twoja aplikacja może rozpoznawać obrazy, tekst i inne elementy. W związku z tym są to już głosy naprawdę realistycznie brzmiące. Dzięki Cloud Machine Learning, twoja aplikacja może rozpoznawać obrazy. Dzięki Cloud Machine Learning, twoja aplikacja może rozpoznawać obrazy, tekst i inne elementy. No i możemy oczywiście tutaj przez Use Voice wpisać dowolny tekst, po czym możemy sobie tutaj ściągnąć to, odsłuchać i ściągnąć, podłożyć pod dowolny film. To też ułatwia pracę uczniom, którzy na przykład nie lubią nagrywać swojego głosu. Większość nie znosi swojego głosu nagranego, co jest zupełnie normalne, bo to są dwa różne głosy, ten, który słyszymy wewnętrznie, ten, który nagrywamy. Więc to urządzenie przetestowałam, działa, jest za darmo. Oczywiście bardziej zaawansowane funkcje już będą płatne, ale to, co do pracy nauczyciela wystarcza, to jest za darmo. Jest bardzo dużo różnych generatywnych sztucznych inteligencji, które tworzą obraz. Wybrałam tu kilka. Ja uwielbiam Midjourney, które jest bardzo zaawansowanym narzędziem i z poziomu Discorda się loguje do Midjourney. Natomiast jest to narzędzie płatne i ja akurat za nie płacę. W związku z tym ta dziewczynka, którą na początku puszczałam, która mówiła, to jest Midjourney. Jakie to są wychodzą? Miesięcznie około $30. I ja sobie wzięłam na jeden miesiąc. Wykorzystywać tam już płat, nie wiem, komercyjnie. I właśnie cały czas, jeśli chodzi o obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję, to jest jeszcze nieuregulowane prawnie. W związku z tym najpierw ChatGPT twierdził, że mogą używać tych obrazów tylko i wyłącznie, mają do nich prawa tylko i wyłącznie strony, które, czy podmioty, które są twórcami stron,
teraz już to nie jest takie jasne, bo pojawili się prompterzy, ludzie, którzy potrafią pisać takie prompty, czyli wskazówki dla sztucznej inteligencji, że tworzą naprawdę zaawansowane obrazy. To jest nieuregulowane, natomiast nie wiem, czy do komercyjnych użyć. Na pewno można do... Tak. Trzeba byłoby zweryfikować to tak z jakimś prawnikiem, który interesuje się właśnie tym i jest bardzo na bieżąco. Bo takie procesy już się pojawiają w Stanach Zjednoczonych. Jeden ze słynniejszych to jest ten dotyczący Eminema, który pozwał kogoś, kto stworzył głos, który jest jego głosem, do wrzucania do innych piosenek. Nie wiem, jak to się zakończyło, czy to się zakończyło, ale taka sprawa się już pojawiła. No i tutaj chyba sprawa jest do wygrania przez artystę, bo głos należy do niego, jakby nie patrzeć. Pokażę kilka właśnie takich rzeczy, w których możemy od razu tworzyć obrazki. Jedną z ciekawszych stron jest ta strona Runway ML, ale no taka Runway, na której mamy bardzo dużo możliwości. Oczywiście, że te obrazki są niedoskonałe, ale pokażę chociażby to text to image, taki typowy przykład, kiedy możemy sobie coś stworzyć. Dobra, weźmy sobie, że stworzy nam 4 obrazki i tutaj możemy coś wpisywać. Zazwyczaj dobrze reaguje to na język angielski, czasami w języku polskim odrzuca, zależy jak strona jest też zaawansowana. No ale zróbmy to po angielsku, niech będzie spring, wiosna i... Wiosna w edukacji. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zawsze jest to niespodzianka. Dobra, tutaj, no właśnie, sztuczna inteligencja ma duży problem ze szczegółami. Na przykład litery traktuje bardzo swobodnie. Litery jest to po prostu, no właśnie, tak to wygląda. Więc tutaj tak niekoniecznie, ale mogę wytrenować ten model. No i pewnie znowu za pieniądze mi się tutaj pojawi. Na razie z tego wyjdę. Ale już kiedy... O, tutaj mi się pojawiają kolejne rzeczy, bo znowu, kiedy wrzucę generate... O, to jest całkiem niezłe, prawda? Jest jakaś wiosna, jest jakaś... natomiast jeśli sobie to ściągnę i przybliżę, to widać, co się z tymi twarzami dzieje. Nie wiem, czy pani widzą, że tutaj... Im mniej zaawansowane narzędzie, tym niestety więcej takich wpadek ma sztuczna inteligencja, dla której każdy obraz to jest tylko jakiś ciąg danych, więc ona bardzo swobodnie je traktuje. To Midjourney, o którym wspominałam, jest pod tym względem zadowalające, no ale ciągle jest problem na przykład z palcami. Potem się rozpoznaje te obrazki bardzo często, że jest 6-8 palców u ręki, albo że palce są w sposób mało realistyczny pozaginane, czyli czyste cierpienie tu, a na twarzy uśmiech. No, to jest, czy na przykład podwójna powieka. Są takie szczegóły, po których można rozpoznać jeszcze obraz ze sztucznej inteligencji. Możemy sobie jeszcze raz to zapuścić i wziąć taki obrazek, który nas interesuje. To jest też dosyć ciekawe dla uczniów, żeby najbardziej precyzyjnie oddający ich myśl obrazek sobie ściągnęły. Da się to od razu ściągnąć na komputer. Narzędzie jest darmowe. Bardzo, bardzo różne rzeczy z tym robi. No tutaj jakiś obcy język wymyśla jeszcze dodatkowo. Zobaczymy, jak sobie poradzi z językiem polskim. Prawda. Bo to polska wiosna. Edukacja to wyścig, rywalizacja. Także jakoś tak. Jak ta strona się Runway. O tutaj, zaraz wejdziemy na
Jeszcze raz na główną stronę i tutaj będzie widać to. Zacznij mi ta myszka tutaj dźwięki wydaje. Tak więc tutaj polecam dużo innych, na przykład image to image, kiedy zmieniamy jakieś zdjęcie albo coś takiego, taka bardzo surrealistyczna już wersja, chociaż niekoniecznie, na przykład niech to będzie kot z kwiatami. Zobaczymy, co wygeneruje. I to zdecydowanie na zasadzie zabawy można potraktować. Ale dosyć ciekawym zabiegiem może być próba stworzenia książki z własnymi ilustracjami. I to już jest coś, prawda? Tutaj już trochę lepiej sobie poradziła ta sztuczna inteligencja. Innym narzędziem, zaraz zobaczymy, to jest to samo narzędzie, więc jest to właśnie Mage. Mage Space. Dziękujemy. Też mam możliwość wpisywania od razu tutaj czegokolwiek. Każda z tych sztucznych inteligencji w trochę innym stylu może tworzyć obrazki. Co możemy tutaj wpisać? Znowu z tym kotem niech będzie. Zobaczymy, co nam zaprezentuje to narzędzie. Za każdym razem obrazek będzie inny. W związku z tym nie można wrócić do obrazka, jeśli cokolwiek nam się w nim podoba. Dobrze byłoby sobie ściągnąć ten obrazek. I tutaj też z poziomu strony za darmo jest to do ściągnięcia. Tutaj aż prosi się tytuł o jakiejś historii smutnego kota. No dobra, to są zabawki, prawda? To nie można poważnie też jakoś traktować tego. No ale Canva pewnie kojarzycie, że też tutaj w aplikacjach ma coś takiego jak sztuczna inteligencja. Można sobie, jest to ograniczone, ileś tam tylko tych obrazów można wygenerować, ale kiedy wpiszę sobie użyj i dorzucę coś, niech będzie znowu. Sobie już to, żeby mieć taką próbę. Ustawiam, w jakim stylu chcę to mieć tutaj jeszcze. Niech będzie jak sen, a może anime retro? A może akwarela? Sen. No weźmy sobie sen. No i wypróbuję przykład. Aha, mi się coś tutaj... Utwórz obraz. Bo zobaczymy, co z tych czterech elementów się... wygeneruje. I tutaj mamy tak na pograniczu jawy i snu. Mogę sobie właśnie tego kotka. A jak długo może być bez ograniczeń? Nie, na pewno ma ograniczenia. Możemy zaraz zobaczyć. Albo te plemiona polskie wpiszę. A co? Trochę go może pokatuję. No, kotek jest wdzięczny. Tak. Edukacyjną. Tak, znaczy my mamy akurat w mailach szkolnych edu.pl na końcu i od razu wtedy przyznawane jest, już następnego dnia miałam dostęp, ale wystarczy zaświadczenie właśnie, że się jest nauczycielem. O proszę! I zmieniło mi tekst na obraz. Długi tekst zmieniło mi na taki obraz. No to właśnie. I to jest znowu swobodne traktowanie przeróżnych danych. Zmiksowało wszystkie słowa, więc jakieś fantastyczne mapy możemy z tego tworzyć. Natomiast tak, jest bardzo... I możemy jeszcze raz ten sam tekst i generuj, generuj, generuj i za każdym razem coś innego nam wyjdzie. Możemy też mieć coś do tworzenia muzyki. I jest taka strona SoundDraw.
Kiedy klikniemy sobie na stwórz jakąś muzykę, to wybieramy nastrój i kierując się nastrojem, na przykład właśnie, no weźmy sobie tym razem jakiś elegancki, w eleganckim stylu możemy jeszcze tutaj teraz podorzucać jakieś inne rzeczy. Możemy jakiś gatunek na przykład funkowy i orkiestralny, nie mam pojęcia jak to połączy ze sobą, i jakiś temat, niech będzie, że technologia. Jeszcze tutaj weźmy, o, niech będzie elegancki i smutny. No i teraz zobaczymy, co tylko kierując się nastrojami, co można też na przykład, stwórz muzykę do jakiegoś tekstu, prawda? I zobaczymy jak, nie są one doskonałe. Mój mąż, który jest muzykiem, śmiał się po prostu. Gnioty, ale... Prawda? Czy to źle brzmi? Ani nie ma takiej muzyki. Zatrzymam i możemy sobie przebiec po jakiś tam... jakiś kolejny przykład. I jest to niepowtarzalne, bo nikt tak nie połączył do tej pory elementów, instrumentów itd., itd. Więc taka prosta strona, można sobie jeszcze instrumenty wybrać i tempo ustalić. Tutaj jest w każdym tempie, ale jeśli sobie odznaczymy to fast i slow i mamy tylko normal, to oczywiście pójdzie tak. Pokażę Wam jeszcze, jak stworzyć taką ulotkę. Ja bym ją wykorzystała z uczniami i tak chyba zrobię, kiedy zobaczyłam to narzędzie. Popraw, co byś poprawił w tej ulotce. Znowu dam jej bardzo, bardzo trudne zadanie. To jest Piggy Magic i tworzy różne cuda. Do tej pory te ulotki, które tworzyłam, miały bardzo dużo takich wpadek graficznych, kolorystycznych, jeśli chodzi o układ, coś tam nie grało. Jest to idealne narzędzie do tego, by też uczyć tego, jak się dobiera kolory, jak wyczuć. Zobaczymy, zaraz zobaczymy, bo może się tutaj przy tak długim tekście, tego jeszcze nie robiłam. No i zobaczcie, taką mi zaproponowało... Orzesz. No dobra, chyba zmienię. O, zobaczcie. Stworzyło mi z tekstu ulotkę. Podzieliło ten tekst na kolejne slajdy. Mogę sobie to wydrukować. Jakieś obrazki do tego wygenerowało samo. Tutaj. No jestem z ciebie dumna. Natomiast naprawdę wiele pozostawia do życzenia wersja graficzna. No i mogę sobie co tutaj zachować to jako obraz albo wyeksportować do wideo, będą mi się przewijały same w formie filmu te slajdziki. Narzędzie bardzo proste i znowu jako zabawka, to ja decyduję co w tym będzie. Mogę się później tym pobawić, mogę to sobie w formie kodu QR zapisać i nawet nie mamy czasu, a chcemy, nie wiem, o jakimś wydarzeniu poinformować kogoś. No taką średnio ładną ulotkę możemy sobie stworzyć. Mamy też ciekawe narzędzie do tworzenia logo. Musimy tylko... Niech będzie, że... Mamy takie... No i niech to będzie edukacja. Wybieramy kilka, ja tutaj już będę naprawdę losowo klikać, czcionek, które nam się podobają, kolorystykę, weźmy te zielenie, no i zobaczymy, jakie, dajmy na to, że ta będzie pasowała i zobaczcie, że on tworzy bardzo wiele wariacji, pięknych, tylko sobie wybieram. Tutaj naprawdę nawet stwórz logo swojej grupy, jeśli dzielimy na grupy i chcemy, żeby to tak jeszcze był taki element edukacyjny. Także w fioletach jakoś lepiej to wyglądało, ale
Też jest to za darmo, możemy sobie, prawda, zedytować, ściągnąć albo podzielić się tym. Narzędzie jest za darmo. Tutaj są jeszcze narzędzia do filmów, one trochę więcej czasu by nam zajęły, ale też są za darmo i są całkiem zadowalające efekty, między innymi taki, jak mówiłam, a chcę Panią pokazać jeszcze, w jaki sposób można używać czatu GPT. Ja akurat mam 4 wykupioną przez szkołę. Mam do tego czatu GPT dorzuconą takie rozszerzenie, które pozwala mi zamieniać, wydawać komendy ustne. Cześć, czacie GPT. Jest tu ze mną na szkoleniu kilka nauczycielek. Co mógłbyś powiedzieć im o współczesnej edukacji? No, chyba skasowałam. Tak? Skasowałam. To jeszcze raz. Cześć, czacie GPT. Jest tu ze mną na szkoleniu kilka nauczycielek. Co możesz im powiedzieć o współczesnej edukacji? Może jakieś rady? Cześć. Chętnie podzielę się z Wami kilkoma informacjami i radami dotyczącymi współczesnej edukacji. Indywidualizacja nauczania. Każdy uczeń jest inny i ma unikalne potrzeby oraz style uczenia się. Starajcie się dostosować metody nauczania do preferencji uczniów, tak aby każdy z nich miał szansę na osiągnięcie sukcesów. Technologia w edukacji. Technologia odgrywa coraz większą rolę w nauczaniu. Za chwilę zatrzymam, ale popatrzcie na przykład. Czasie GPT, chciałabym, żebyś poradził nam, w jaki sposób zachowywać się w takiej sytuacji, gdy przed drzwiami znajdują się dwie osoby. Co mówią na ten temat zasady savoir-vivre? Zasady savoir-vivre, czyli dobre maniery, są ważne w każdej sytuacji, w tym również, gdy spotykasz dwie osoby przed drzwiami. Oto kilka wskazówek, jak postępować w takiej sytuacji. Upewnij się, że zachowujesz spokój i uśmiechasz się. To zawsze dobrze wpływa na atmosferę i sprawia, że ludzie czują się pogodniej. Powitaj obie osoby, nawiązując z nimi kontakt wzrokowy. Możesz także uściślić swoje powitanie, używając imion osób, jeśli je znasz. Jeśli nie jesteś pewien, czy osoby się znają, możesz zainicjować krótkie przedstawienie. Przedstaw pierwszą osobę drugiej, a następnie na odwrót klapę. Anna, poznaj Marka. Marek, to jest Anna. Jeśli przepuszczasz osoby przez drzwi, ustąp pierwszeństwa starszym, kobietom lub osobom o wyższym statusie społecznym. Utrzymuj drzwi otwarte, dopóki wszyscy nie przejdą, a następnie upewnij się, że drzwi się zamkną. Dobra, tutaj... Możemy w ten sposób bardzo szybko skupić też uwagę uczniów na pewnych rzeczach. Czy zgadzacie się z tym? Bo ten czat czasami generuje właśnie takie zupełnie standardowe odpowiedzi jak teraz, a czasami to, co już padło, on jest jakoś tam uprzedzony, ma jakieś swoje nietrafne punkty. Możemy podyskutować. Możemy mu powiedzieć na przykład, zobaczymy, czacie GPT, nie zgadzam się z tymi zasadami. W jaki sposób powinien się zachowywać starszy mężczyzna w stosunku do małego dziecka przed drzwiami? A i znowu skasowałam, bo nie kliknęłam tu, tylko wcisnęłam Enter. Muszę to opanować. Ale on mi też udzieli jakiejś odpowiedzi. Można wykorzystać ta wtyczka. Oczywiście wszystko jest w tej prezentacji. Tej prezentacji tutaj. I tutaj podałam jeszcze alternatywne czaty. Bardzo fajnym czatem jest Twi. Chyba nie mamy już na to czasu, prawda? Który, pokażę Wam, bo tutaj już widzę, wklepałam jakiś tam tekst historyczny i poprosiłam go o to, żeby stworzył pytania otwarte do tekstu. On mi jeszcze prawidłowe odpowiedzi wygenerował i dowolny tekst, dosłownie w chwilę. Zrobimy to z tym może... Tutaj. Tym razem mamy nieco inny tekst, ale zobaczcie tylko... Wezmę taki tekst i...
Niech będzie na test. Przerobimy to, zwykły. Mam test. O, za długi. No dobrze, proszę cię bardzo. Masz tyle. Och, teraz tłumaczy mi to na język angielski. Ale wcześniej zrobił to poprawnie z językiem polskim. Mogę mu tutaj dodać trochę różnych zadań. Mogę to skrócić. Nie wiem, od czego to zależy, że tym razem wpuścił mnie w język. O, zaraz. Czy tutaj mi też przerobi na angielski? Nie, tym razem znowu inne pytania zadaję, ale warto przetestować takie narzędzie. Może się przyda. Jest tutaj cały bank przeróżnych. ABCD, prawda, fałsz. Pytania jakieś do dialogów, luki do uzupełnienia. To jest naprawdę coś, co może nam ułatwić pracę. My weryfikujemy, ale... I to się dzieje. I nasi uczniowie, kiedy damy im pracę domową, robią właśnie takie rzeczy. Czy jak wyszukiwarce, to piszę tu i to będę, to mi wyskoczy? Tak? Ja już mam... Zaraz. Dam do zeskanowania. Powinno być w pobranych. Kod, jeśli korzystacie z kodów QR, to ten kod przekieruje na pewno. I tutaj te wszystkie narzędzia, tak jak mówię, ja już je przetestowałam, zrobiłam sito, siedzę nad tym od kilku tygodni, znaczy nie, że przygotowuję się do tego konkretnego kilka tygodni, tylko sobie po prostu wyszukuję takie narzędzia, które są do zastosowania od razu. Widzę, że działają, coś ciekawego robią. Można je zaproponować uczniom do tego, by zwyczajnie się pobawili. Cały czas pamiętając, że to jest tylko narzędzie, to się może mylić, trzeba weryfikować. Myślenie zawsze jest krytyczne i że to są tylko algorytmy, które wszystko traktują jako jedną wielką bazę danych. Często jest tak, że generują coś poprawnie, ale czasami niekoniecznie. Warto świadomić, że plagiat działa szybciej, prawda? No to jest też, to zaczyna się robić problemem, gdyż rzeczywiście wiele uczelni na przykład zanotowało wzrost wyników. Prace są naprawdę dobre. Ja mam też kilka koleżanek, które są polonistkami, nie były świadome tego, że uczniowie mają takie narzędzie, bo technologie to nie interesują. Ale my musimy w tym momencie wiedzieć o takich rzeczach, żeby zwyczajnie to weryfikować. Moi uczniowie próbowali pisać notatkę syntetyzującą i dostawali za to 0 punktów. Dlaczego? Tam nie ma żadnego błędu. Człowieku. No i jakie są wymagania? Musi być stanowisko obu autorów. Musi być odpowiedni poziom uogólnienia, a tutaj po prostu tabuizacja starości we współczesnym świecie. I piękne wywody, bardzo okrągłe myśli i żadnego konkretu. No. Więc... Dziękuję paniom bardzo. Mam nadzieję, że udało się ten link pobrać. Wszystko, co tam jest, jest tak jak mówię, sprawdzone, jest za darmo i nie powinno się tutaj nic innego dziać. Także dziękuję pięknie i... Czekaj, ja wejdę, bo jak ci... Ale fajnie, no. Nie, do widzenia. Powiem tak, że mam rozprawę. Można się trochę przejechać. Do widzenia. A jeszcze jedna rzecz, to jest zerowa wiedza, bo zazwyczaj się nie sczytuje tego tekstu, więc wystarczy dodać jakieś pytanie o słowo, o cokolwiek i...
Wiersze pisze sztuczna inteligencja. Poziom ich w języku polskim jest jeszcze niezadowalający, ale po angielsku pisze dobre całkiem teksty do rapu. Też jedna z aplikacji do znalezienia wśród tych wszystkich narzędzi jest, która przerabia tekst na rap. Jest tak głowa rapująca i ustawia się tempo, ustawia się jakiś tam podkład i po prostu ta głowa rapuje jakiś tekst. Też jest to ciekawy pomysł, żeby uczniowie zaprezentowali to, co stworzą. Znaczy to musi. To jest, wystarczy wpisać chat openai.com i jest on dostępny do. Tak. Wersja 3.5. Nie, to jest z poziomu przeglądarki. Trzeba się po prostu przez swoje konto zalogować. Chat openai.com. Ale bardzo, tak, oczywiście, że tak. Korzystają i będą korzystać coraz bardziej. Dziękuję bardzo za udział.